Myślę, że na pewno w drugiej połowie lepiej utrzymywali się przy piłce. To było na pewno widoczne i odczuwalne z perspektywy boiska. Będziemy mieli analizę, to pewnie będę mądrzejszy niż teraz na pewno, ale jeżeli chodzi o Włochów, to myślę, że w drugiej połowie pokazali troszeczkę większą jakość i lepiej utrzymywali się przy piłce, to trzeba na pewno przyznać. Ten szybko stracony gol wam chyba trochę podciął skrzydła, a im pozwolił je rozwinąć. Potem grali już jeszcze coraz lepiej, prawda? Zgadza się. Myślę, że to był ważny punkt. Niestety niezbyt pozytywny dla nas w tym meczu. Troszeczkę może brak koncentracji. Gdybyśmy się troszeczkę szybciej zorganizowali, może byśmy tej bramki uniknęli. Niestety tak się stało, ale mieliśmy przed sobą jeszcze mnóstwo minut, także nie można mówić, że ta bramka zaważyła na całym spotkaniu. Musimy wyciągnąć wnioski, przed nami kolejny mecz. Na szczęście tej przerwy nie jest tak dużo, mamy okazję się zrehabilitować i zamierzamy to zrobić. A jak ty ocenisz indywidualnie swój występ? Bo dopóki grałeś na skrzydle, to byłeś najjaśniejszym punktem zdecydowanie polskiej drużyny. I to jak ocenisz ten powrót po tak długim czasie do młodzieżówki? Myślę, że na pewno wymagam od ciebie więcej niż w dzisiejszym meczu. Rzeczywiście, szczególnie w tej drugiej połowie, troszeczkę tej piłki mieliśmy mniej i przez to grało nam się troszeczkę trudniej. Ja na pewno swoją osobę też przeanalizuję i mam nadzieję, że wyciągnę wnioski. A nie wiem, czy dały ci na korzyść te zmiany, które wprowadził trener w drugiej połowie, bo pojawiło się wielu kolejnych napastników i ty zostałeś praktycznie z Radkiem Murawskim sam w środku pola. Też miałeś problemy, widać, był problem z kreowaniem akcji w drugiej połowie, był problem taki, że było was tylko dwóch w środku pola. No nie było na pewno łatwo. Włosi po tej drugiej bramce troszeczkę złapali luz, fajnie grali w piłkę i rzeczywiście w tym środku pola troszeczkę z Radkiem na pewno się nabiegaliśmy. Ale musimy próbować, musimy także przeciwstawiać się rywalom, wiemy co mamy grać i na pewno czy gramy w ustawieniu 4-4-2, jak później graliśmy, czy w innym, to musimy pokazywać jakoś na boisku i troszkę tego zabrakło na pewno. Na pewno ta wasza koronkowa akcja z Dawidem Kownackim, która dała gola, z kolei może być takim dobrym prognostykiem i pokazuje, że możemy spodziewać się ładnej, ofensywnej gry i fajnych akcji po tej drużynie, nawet z takimi rywalami. Mam nadzieję, oczywiście, to był mój tak naprawdę pierwszy mecz oficjalny W21. Na pewno jest tutaj wielu utalentowanych zawodników, wiele jakości w zespole, także na pewno będziemy potrafili grać piłkę w kolejnych meczach i na pewno to udowodnimy. Jeszcze powiedz tylko, jak ci się grało na, w cudzysłowie, starych śmieciach tutaj na Krakowie? Zawsze tu się będzie miło wracało, ja spędziłem tutaj dużo czasu. Znam mnóstwo osób stąd i ten klub na pewno jest ważny dla mnie, bardzo ważny można powiedzieć, także miło się tu na pewno wraca.